jak ty. Nie zamienił moich marzeń w najprawdziwsze z wszystkich chwil. Nikt tak jak ty nie obudził w moim sercu tyle wiary w lepszy świt. Dopóki jesteś, dopóki wierzę, dopóki patrzysz na mnie tak, nic nie zabije tej miłości. Na koniec świata albo jeszcze dalej pójdę, jeśli chcesz, bądź ze mną zawsze. Dziś każdy gest, każde słowo najcieplejsze tylko tobie pragnę dać. Dziś nawet gdy nawet wiatr, co wieje w oczy, twoje imię będzie znać. Dopóki jesteś, dopóki wierzę, dopóki patrzysz na mnie tak, nic nie zabije tej miłości. Na koniec świata albo jeszcze dalej pójdę, jeśli chcesz. Patrzysz na mnie tak, nic nie zabije tej miłości. Na koniec świata albo jeszcze dalej pójdę, jeśli chcesz, bądź ze mną zawsze. Dopóki jesteś, dopóki wierzę, dopóki patrzysz na mnie tak, jeśli chcesz, bądź ze mną zawsze. Witam serdecznie szanownych jubilatów. Witam rodziny, przyjaciół, wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość Złotych Godów. Państwa Stefanii i Czesława Błaszczyk, państwa Jadwigi i Józefa Figiel, państwa Józefy i Mirosława Kwasiborskich, państwa Zofii i Józefa Lewandowskich oraz państwa Stanisławy i Stanisława Wiśniewskich. W gronie Złotych Godów, w gronie jubilatów znajduje się para szczególna, która przeżyła z sobą już 60 lat pożycia małżeńskiego. Są to państwo Jadwiga i Józef Figlowie. Szczególne brawa. Witam gorąco wójta gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego, gospodarza dzisiejszej uroczystości, wraz z małżonką oraz kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztofa Czerwińskiego. Bardzo, bardzo proszę, usiądźcie teraz państwo, jubilaci, bardzo proszę zająć swoje miejsca. Ja skieruję kilka słów do państwa, wszystkich obecnych.
Szanowni jubilaci, przed 50 laty przyrzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dziś odżyły wspomnienia i zakręciła się łza w oku. Nikt z was wówczas nie pomyślał, że za pół wieku staniecie znowu razem, by odbierać szczególne odznaczenia, najwyższe zaszczyty i honory. Celem życia małżonków jest jedność, razem w zdrowiu i chorobie, razem w dobrej i złej doli. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, którzy raz się pobrawszy, stale muszą wybierać, odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu i porozumienia, by w końcu polubić także swoje wady i słabości. Patrzymy na was z podziwem, pochylamy się nad ludzkim życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie i rodzinie, a także w lokalnej społeczności. Jesteśmy tu, by uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać, obowiązkiem, który warto wypełnić, wysiłkiem, który warto podjąć i bogactwem, którym można się z innymi dzielić. Drodzy Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada zaszczytny przywilej odznaczania par małżeńskich medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wśród odznaczeń medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności jako wartości fundamentalnych. Medal ten jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do siły moralnej promieniującej z trwałego i zgodnego, szczęśliwego związku małżeńskiego. Odznaczenie to jest również publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne, za realizację małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w wychowaniu dzieci dla pożytku rodziny i chwały ojczystego kraju. Odznakę w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczy wójt gminy Gostynin, który jest gospodarzem tej lokalnej społeczności. A przed dokonaniem dekoracji bardzo proszę również wójta o zabranie głosu i przekazanie Państwu na pewno wielu gratulacji i miłych życzeń. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam drogich jubilatów, ich rodziny, przyjaciół oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość diamentowych i złotych godów. 60-lecie pożycia małżeńskiego świętują Państwo Jadwiga i Józef Figiel. Złote gody obchodzą Państwo Józefa i Mirosław Pasiborscy, Państwo Stanisława i Stanisław Wiśniewscy, Państwo Stefania i Czesław Błaszczyk oraz Państwo Zofia i Józef Lewandowski. Pozwólcie dostojni jubilaci i przybyli goście, że rozpocznę swoje wystąpienie od słów naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II. Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno – miłować. Minęło ponad 50 w przypadku Państwa Jadwigi Józefa Figiel, 60 lat od chwili, kiedy połączyły Was los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie sakramentalne tak i założyliście na palce swoich dłoni obrączki. Przyrzeczenie to składaliście Państwo z ufnością, że będziecie dzielić dobre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie i cieszyć się wspólną radością. Dopóki śmierć nas nie rozłączy, te słowa przysięgi zobowiązują do wspólnego życia. Aby móc doczekać tak pięknego jubileuszu, jakim są diamentowe czy złote gody, trzeba szczególnego zrozumienia, tolerancji, a przede wszystkim wielkiej miłości. Bowiem miłość, jak mówił apostoł, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przytrzyma. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Były też dni smutne i przykre. W
Wszystkie te przeżycia związały was jeszcze bardziej. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu, zarówno wychowując swoje dzieci na dobrych obywateli, jak i pracując na rzecz całej społeczności. Dziś mam zaszczyt podziękować wam za to. Szanowni jubilaci, gdy przyszły na świat wasze dzieci, dbaliście nie tylko o ich fizyczny, ale także i duchowy rozwój. Uczyliście je otaczającego świata, przywiązania do ludzi i zaufania do nich. Gdy dzieci dorastały, pokazywaliście im własnym przykładem, jak żyć, jak odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich charakter, sumienie, patriotyzm. Dziś wasze dzieci są już dorosłe. Możecie cieszyć się wnukami, prawnukami. Jesteście dla nich autorytetem, moralnym wsparciem i pomocą. Jesteście przykładem dobrych rodzin. Młodzi ludzie mogą brać z was przykład, jak dbać o trwałość małżeństwa i rodziny. Za trud i poświęcenie na pewno wdzięczne są wam dziś dzieci, a władze samorządowe, by wyrazić uznanie całej społeczności, wystąpiły do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie was medalami za długoletnie życie małżeńskie. W tym pięknym dniu jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z państwem. Cieszę się, że mogę wam, drodzy jubilaci, pokłonić się w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyć przyznane medale, złożyć życzenia i gratulacje. Życzę państwu długich i pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych. Niech wam Pan Bóg błogosławi na dalsze długie lata życia w szczęściu, miłości i wszechobecnym dostatku. Szczęść wam Boże. Dziękuję bardzo.
jubilatów diamentowych i złotych godów. Proszę. 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Państwa zdrowie. Pięć minut ciszy. A chciałbym się zapytać Państwa, jak żeście się poznali? We Włocławku. We Włocławku? Tak, no, w parku. Tak? Ko katedry. A. Bo mąż muzykant był. Mąż był muzykantem, tak? Czyli no, może Pan ocenić, jak dzisiaj grają, tak? No tak, oceniam, tak, że świetnie grają. Tak. Pierwszy rzut oka już moja? No to prawie tak było. Prawie tak było? Tak, także... Nie, to bo ja do kamery tylko to mówię. Ale można. Mąż grał na saksofonie i się zakochałam właśnie w tej grze na saksofonie. Ja bym zatrzymał. No, a we mnie nie? Tylko... Długo trzeba było czekać, żeby przyjechać do wójta dzisiaj, prawda? Tyle lat. Zapłaciło się chyba, prawda? Tak, bo my żeśmy mieszkali w Włocławku i w Gostyni. My jesteśmy tacy Cyganie. Aha. Się tak przeprowadzam, a teraz mieszkamy na wsi, w Nowej Hucie. Czyli dobre powietrze. Tak. Dużo wnuków? Nie, mało. Jest, a w jakich okolicznościach Państwo się poznali? No, u nas to było proste zapoznanie i sładne, bliskie, bo jesteśmy z tej samej wioski, razem do szkoły chodziliśmy. No właśnie, to Pani powie, pierwszy rzut oka i mój? No chyba tak to było. To 50 lat minęło, no niestety. Coś... A Państwu gratulujemy 60-lecia. Tak, dziękujemy bardzo. To szmat czasu, co? Ojej, nie wiadomo, kiedy zleciało. To zadam takie pytanie wywrotne trochę. Dużo dzieciaków? Troje. Trójka. Wnuków? Tak. Pięć. Pięcioro. Tutaj siedzą też, tak? Tak. I warto było czekać na takie święto, prawda? Warto piękne było. Przyjęcie. Piękne. Jasne. Życzymy wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dziękuję. Przede wszystkim. No nieciekawie to było, bo to mieszkaliśmy po sąsiedzku w jednej wiosce. Od szkolnych lat, żeśmy tak się no, bawili w piasku i stopniowo i doszło. Przez ten piasek, tak? Przez ten piasek. Pierwszy rzut oka i mój, tak? Nie, tak było. Nie było? Nie tak bystro, nie, chodziliśmy z 5 lat. 5 lat. Już mi się tak... Dużo ferajny? Troje. Wnuków? A wnuków? Siedmioro, jeden prawnysiu. A na zabawie, na tej wiosce, co żona pochodziła, no i żeśmy później zaczęli chodzić. Po prostu na zabawie się spotkaliśmy. Na zabawie no i... spotkaliście i potem już na tych mąż częściej chodził do pani wioski. Bardzo często, za często. No już później to wtedy nie popuściłem, to chodziłem, żeby ktoś nie ta... No, tam byli sąsiady, próbowali mnie zabrać, no, ale... Ale nie dał się pan. Nie. Dużo dzieci? Czworo. Czworo dzieci. Pięcioro wnucząt, no i czekamy na prawnuka. To nie. Drugi raz po wyborze pana na to stanowisko organizuje pan... Druga taka uroczystość. Pierwszą odbyliśmy w styczniu, to była taka zaległa z 2010 roku. W łagie pewnie, nie wiem, na kampanię wyborczą wtedy się nie odbyła. Odbyło to w styczniu. To jest teraz druga taka uroczystość. No, cieszę się, że państwo przybyli, że rodziny przybyły. Panie wójcie, jak się odbywa odnajdywanie takich par? Czy ktoś, rodziny przychodzą, czy wy macie to wszystko w aktach? To znaczy, to jest referat spraw obywatelskich, już tego pilnuję i terminowo wyłapuję te daty, które w danym roku przypadają. Łączymy tę uroczystość z jednego danego roku. Miało być 6 par. Właśnie zapytam, dlaczego tej jednej pary nie ma. Jednej pary nie ma z przyczyn rodzinnych praktycznie, także jak jest troszeczkę zdrowie być może. Nie? To dalej wójt gminy Gostyni będzie jego referat szukał następnych... W przyszłym roku jak najbardziej jak taką najbardziej. Samą uroczystość zorganizujemy. Przyłączamy się do Pana życzeń, do jubilatu. Ja również. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najcenniejsze. Serce jak szalone, zrozumie.
Gwiazdy zgasną.